Thank you.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Ze mną dzisiaj Lachega, Grinium, Faglegrenyd, kurczę, kosmos, nazwa w ogóle z czapy. No, powiedzmy, że Wirkliner, do mycia felk. A czego by tu zacząć, słuchaj, z tym produktem? Od zapachu. On jest dziwny, bo on tak jakby nie pachnie, ale nie męczy w żaden sposób. Nie mamy przyjemnego zapachu, nie mamy wkurzającego. On tak bezpłciowo, takie nic tak naprawdę. Koncentrat, słuchaj, obłęd, bo on jest gęsty. No jak on leży? On leży, on się przykleja, on zmiękcza. Tak jakbyś zarzucił, nie wiem, kurczę, no przykleja się po prostu. I bezdotykowo rewelacyjne czyszczenie. Dla osób w stronę blokersów, rewelacja. Wpadasz z tym produktem, jak jest stosowna powłoka, później zrzucasz ciśnieniem, rewelacja. Domywanie, naprawdę zbieranie brudu jest poezja. Mycie w koncentracie, kurczę, no piana ogień. Naprawdę ogień, domywanie, najwyższy level. Naprawdę. Później 1 do 10. I na tym bym zakończył, z tego względu, że jeżeli chodzi o mycie, bo próbowałem, tak jak widziałeś, film 1 do 20, ale 1 do 10. I tu jest taki złoty środek, moim zdaniem. Tanie to pewnie nie wyjdzie, bo tu jest tego literek. Chociaż nie, wyjdzie też, bo seteczka to mamy tak na 10 razy, wyjdzie. I tu bym się bawił 1 do 10 właśnie. Oprysk i pędzlowanie, wtedy jest super. 1 do 20 słabo, mycie to jest takie, no kurczę, no takie nic. Poślizg jest, oczywiście, a zapomniałem jeszcze o jednym, poślizg. Ojej, przez tą swoją oleistość, tłustość, poślizg jest obłędny. Czyli co, do czego zmierzam? Tak jak ja mam zimówki w piano, kurczę, bajka. Naprawdę, rewelacja, minimalizowanie zarysowań, najwyższy level. Mycie, naprawdę poezja. 1 do 20, no fajna sprawa jest z pianownicą, też dobrze zbiera. Zrobić 1 do 10, pianownica ręczna i też będzie bardzo przyjemnie. I najfajniejsza rzecz, odtykanie właśnie. W ogóle nie zamula hydro. Mega odtykanie. Wypłukiwanie, bajka, wypłuczesz. I od razu pokazuje ci się, jakie hydro masz, takie zostaje. Czyli nie ma przymulania, że musisz wypłukać, poczekać, niech odparuje. Od razu zero zamulania hydro. Wręcz bym powiedział, odtyka. O, w tę stronę. Naprawdę. Doczyszczanie tu jest naprawdę wysoki level. Cena pewnie też. Cena pewnie też, ale produkt jest naprawdę zajebisty. Co jest fajne? Tu jest nastawione właśnie na ekologię. To jest raz. I czuć, że to jest produkt bezpieczny. To jest produkt bezpieczny, nawet jak go zostawisz, to on ci nie robi bałaganu. Oczywiście. Jak zajedziesz na myjnię, zmarszczysz i zarzucisz, no to gratuluję pomysłu. Nigdy nie ładujemy na gorące felgi. Ja wiem, no ciężko jest, tak jak mieszkasz w bloku, musisz dojechać. Zimą jeszcze pół biedy, bo staniesz, to ona się w miarę szybko schłodzi. Ale możesz chwilę odczekać i schłodzić ją najpierw wodą, właśnie. I wtedy wskoczysz z koncentratem, czyli tak ją troszeczkę zmieszasz. Na mokro też będzie bajka. Czy produkt fajny? No zajebisty, fajny. Jakby miał jeszcze jakiś zapach, to już w ogóle byłoby cudownie. Ja tu już praktycznie tego nie mam, jest na dnie, także całą butelkę wytrzaskałem. Czy kupię kolejny raz? Tak naprawdę no mamy produktów mnóstwo, polskich, tanich, które robią podobne rzeczy, ale tu uniwersalność tego produktu jest mega. Jeżeli chodzi o właśnie, to masz i mycie wstępne i mycie właściwe na oponach. Słabo sobie radzi. No tutaj opon, no nie przepada, ale poślizg jest fajny. Gdzie byś z nim nie wskoczył, masz fenomenalny poślizg. No dobra, ekologiczny, 750 ml, cena pewnie będzie opór, nie znam ceny, dostałem. No ja to mam fajnie, nie? Nastawienie na ekologię i czuć to. Rzeczywiście, tak jak mówiłem, bardzo bezpieczny produkt i czujesz, że pracujesz produktem, który nie narobi ci bałaganu. Nie męczy w żaden sposób. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Niach!